Witam wszystkich. Idę aktualnie do Bodzia. Bodzio. Cześć, Bodzio. Cześć. Hello. Bodzio, co robisz? Widzę, no, że zgodnie rozbierasz. Zgodnie z zapowiedzią. Chcemy zaznaczyć, że mówimy o tym producencie, a nie o pani Teresie Szyszka. Rozbieram to, nie? Tutaj sobie. Ruda, tu śmieci, o. Czekaj, bo mam. Tam. Do takich, no ruda jest. Do takich blaszek samowiercące te wkręty szóstki w karowan. No to już mniejsza z tym, ale nieraz jak się przekręci, żeby zastosować potem 6, no to teraz 13. Hello. Cześć. Cześć, Michał. Michał z trasy. Tu jest jakiś numer. 393. O. Pewnie sztuka, tak. Która. Nie ma się czym chwalić. Żeby tu jeden pisało, no to co inne było napisane. No i takie pozostałości, no. Nie? Teraz no to się wyczyści i nie będzie, ale tak to tu, no, tu, tak, tu wilgoci to jest normalnie. Wtedy kapie. Tu to normalnie można palucha zarżnąć. O, tam sobie włożyłem i no z i przodu masz. Żyletka. To jak kiedyś były szkoły zawodowe, no to pilnikowane to było. Widzę, nie, tam jest zakitowane, nie? No. Czymś. Tak. To jest tu też jakiś kit. Co, dziurę przepalili, czy co? Patrzę, to jeszcze co ktoś łapy, wiecie? Jest coś, nie trzyma. Hałda silikonu pewno, co? Nadmiar. Nadmiar. No bo tu nie trzyma, no to silikon, że tak, staw tak, jest. Tak, tak. Niech mają trochę silikonu, to... Tu krzywo, tu już rdza, o. Zamiast to na styk, to na zakład jest dane. No bo tu jest dużo, zobacz ile tu no, jest. No. Tu powinien być normalnie odstęp zostawiony, a nie żeby jedno na zakład. Drugie, nie? No, normalnie no, odstęp, no. Szyba nie wyleci, nie? To będzie odcięte. No tam pod spodem nikt nie zamaluje tego, nie? Co tu się można narobić, żeby tyle pieniędzy wziąć? No to... Ja to Bartesko, jak nasze robiliśmy, to ja wziąłem tylko papier taki, żeby zmatować. I było. Żadnej rdzy, no, a kabina ma nie wiadomo 100 lat, no nie, przesadne, bo nie było wtedy. 60, nie, ale... To jest też, gdzie jest jakaś dziura, to jest no. Silikonu... To wszystko trzeba tu uciąć i tu uciąć. Tak. I to wypierniczyć, a nie tam na zakład, żeby... Nie rozumiem tego. Dobra, druga szyba. Gnoju na... A tu tyle, a uszczelka jest od tego, a nie... Od samego dołu do góry. Po co? Trzeba będzie wszystko szczotować normalnie. No. Albo chociaż jedno ucięte, bo tu są te uszczelki do otwieranych drzwi, o. To jedno, a ten zakład nie. No już tata tutaj jedną szybę wyłożył, nie? W środku? W środku jego blacha. To jest pomalowane, to znaczy nie jest. Trzeba...
Kabel zagnieciony. To nie mają praski do konektorków nawet. Boże. Ja mam 3. Pokaż to. No zobacz. To robili eksperty, zobacz. Pozagniatane. No okrągło jakoś, o. No. I to nie powinno, w palec się powinien konektorem wejrznąć. Ale chociaż albo kabel. Użyjesz go drugi raz, zobacz. Nie. No to tu może być też jakieś badziewo. Dobrze, że się zerwało, bym ten nie za chwilę bym odpadł. Wszędzie te wiercące samo. To nie mogło być jak kiedyś, chociaż tu i sobie lampy przykręcił, jakie by chciał. Co to daje, że jest w opcji reflektor, jak to jest halogen, to do dzisiejszych LEDów to... 3. No może H4 by wsadził, to by trochę lepiej dało, a wtedy jakieś dodatkowemu na przód by się dołożyło. Tak po amerykańsku chyba. Nie, no to ja ściągnęłem, nie, ale... No. No to nie powinny ładne ściągnąć, ładne końcówki zalutowane albo zatulejkowane i zaciśnięte. Bodziu, a ty tak lubisz rozkręcać? Lubisz, nie? Chyba. No ale nie nowe. Ale nie nowe, no. Kręcisz i kręcisz. No tak przykręcone, żeby się trzymało. No. By nikt tak szybko nie zobaczył, co w środku jest. Jest krótsza kawał. No. Jednak nie tamta są. Była centymetr. Jednak nie są równe. Podział z okienka. Nic z okienka, to jest taka bajka. No dlatego mówię, podział z okienka. Pokaż się. Nie pokażesz się? A tu? No. A kukuk. Ty nawet nie wiedziałeś gdzie. Nie. Dobra, do góry na razie i na bok. Trzymajcie to rusterko. Bo tą farbę się trzyma raczej, wiesz, tą farbę. No to na mokro pewno było składane. Nie, tu było poprawiane, bo są śrubki zamiast ładne srebrne być. Nie wyjdzie, czy? I co ten? Teraz dycha potrzebujesz? Albo 2 złote. Ja mówili, że po urodzinach nie mam smaku. No, jak śrubki jesz, to wiesz. Że po podawce chyba, albo po czym. Ja jeszcze w tym stuleciu nie wiem, jak alkohol smakuje. Ale ja nie wiem, czy cię zrozumieją. Nie wiem, czy cię zrozumieją z tą śrubką w buzi. Co, Boguś? Nie wiem, ja mówię, że w tym stuleciu jeszcze alkoholu w mordzie nie miałem, także nie wiem, jakie są rodzaje, ani nic. A nie, że po urodzinach nie mam smaku. Gdzie on napisał? Przy wkładaniu. We fabryce. No u producenta, no toś nie u nas. Ja
mama zawsze daje w kablu wszędzie i do tyłu i... A nie tak. To już się w końcu znudzi, co jest nie to. To taka przykrość, nie? Bo ludzie płacą pieniądze, a nie jest tak wykonane, jak powinno być. Jeszcze trochę to będą przepłaty, jak na syrenki za komunę na fiat. No. Teraz ja wejdę do tej kabiny. No, już się nie musisz schylać. Nie. Z kawałku. Z kawałku. Najtańsza z metra, kurde. U nas było do malowania, to normalnie na profil robione było. Nie, nie można prosty. Było z mniejszymi łbami no kupić. No właśnie, bo mają, chciałam powiedzieć, bo mają te grzybki i one nie, no. Tam do pchają to. Nie mówię, że piłować, bo rdzewieje, ale są z mniejszymi łebkami. Mhm. Spokojnie tak, szóstka by starczyła. I jest tak wciśnięte i ten... No wypchane tu. Ma tu poprawiane w ogóle? Nie, obdrapany. I ten płaskownik się tak fale Dunaju porobiły, nie? No. Chodź Maciej, będziesz odrywał to. Moment. To on by to musiał wejść w środek. Nie. Materiał się zniszczy od tego. Ten materiał. Poszło? No. No, tak wygląda to wszystko. Tutaj widać komuś nie szło, to tam porozcinali to i załapali śrubki. Na tamtym jest jeszcze gorzej, a na tych gumach, o to co Maciej, tu na tamtym, o też mają porozcinane, widzisz? No. Pokaż Maciej, widzisz? O. Tak mają zrobione. Nieźle, co? Co tam żeście odkryli znowu? Odkrywkę glebową. O Boże. Tym pas jest do wywalenia. Tu nie można otworów zrobić. Tam ktoś se wkładał chyba. Co zrobił mufa, ale tu łechtaczki nie ma. Kurde, ale jaja. Zobaczcie, zobaczcie. Niezłe, tak co? Tak samo tam. Chce pan to? Tu możesz sobie ojcze zobaczyć, co jest pod wodą. Ja się już to duszę, nie paskuję. Gąbka. No gąbka, tak. A to jest który smakowy. Smakowy? Niech ciągnie. Ślina, nie? Odnikuj. Zbieraj podkładki, Maciej. No ile? Na cztery tylko? No, to ci u nas było pełno, nie? No ale to jest krótsze. Wisi. No to weźmy. Pan jest zgrzany. Trzeba i tak oderwać, ta gąbka musi być wywalona, nie? Może z gąbką pójdzie, nie? No, nie wiem, co. Tu co, już jest mokre tu. No, o. Tu już, już byrd zaszła. Już mokre. Ja pierdolę. Trzeba będzie przemyć tym. Będziesz się bawił. No. Super, kocham to. Czekaj, jeszcze coś chciałem pokazać. O, tu już jest nawet. Odmiorów jakieś za było. No bo to... Wiesz, wiercone, nie pasowane. Czekaj, tu już zacieka rdza z tego, no. Tego łączenia. Tak mają zakonserwowane i pomalowane. O, zobacz, jaka wilgoć, widzisz? Skropina? No, tak. O, weź to ten. Patrz. To nie może być ten kondom założony. Wilgoć się skrapla i teraz producenci do was, żebyście tak nie robili. Od nawozów, że na dworzu. I to stoi. Nie jest od nawozów, to nie od gówna, tylko od wilgoci. Nic tam dopiero jest było kupione. I nie macie do czynienia z chłopcami żadnymi z przedszkola. Co tutaj będzie woda?
O, już widać. Od drugiej strony pójdziemy. Tu, od drugiej, tu. Od drugiej, od dołu. Będzie to widać chociaż? Ja myślę, że tak, bo... O, ile jest wilgoci? O. A ile skroplenia? O, weź tak przechyl. Ja myślę, że to tak przechylić. O! Co, widzisz teraz? Ja myślę, że to widzi. No, ale nie widzisz? Bo tak pod światło. Ja myślę, że to widzi. Nie, pod światło nie. Tak, myślę, tam nie będzie widać. Tu możecie sobie dotknąć, ile tego jest. Aż żółto już się robi. I to tu mi? Trzymaj tam ten czarny. Bo... Co, wyciśniesz wodę? No leci, o. Kapie. Kapie, nie? To nie będzie ucięte, to będzie widać. Czekaj, to może więcej widzimy. No, bo ty masz większą siłę. O, o ile kapie wody. Patrzcie. O, ty masz większą siłę. No. No. Tak to jest. Niech każdy sobie teraz, takie jak mają kabiny, niech sobie pościągają te koderki i niech zobaczą, ile tam mają rdzy, jak tam już jest parę lat. Tam jeden pisze, że rok chce pobazować, to ja. Będzie już miał zgnite, trzeba od razu to robić. No jeden widziałem, przesłał film z kabiną, co by się rozkraczyła. No ja. Po mocowania, po... Jeden też pisał, że drzwi spadły, nie? No, stał traktor z górki, stał. Puścił drzwi na zawiasa. No. I drzwi mu spadły. Druga, nie. No, nie, nie, ja będę w druga kręcił. No. Fachowiec wie, a nie tego. Dobra, to co? Jutro kabina idzie najprawdopodobniej do piaskowania? Rama. Raczej no rama od kabiny. Najpierw, a reszta potem, się zobaczy. A potem felgi na pewno do piaskowania. A co tu jest? No to... Tam jest podkład brązowy. Teraz tej latarkę, tak. Bo ja tu muszę widzieć, bo to ja, tam jest pod światło, nie? Widzicie? No. Chyba każdy zauważył. Tu się można ogolić. O. A tu jest ten spaw. Tak głęboko był wtopiony, że oszlifowali z grubsza, już nie ma spawu. No macam sobie, macam. Te uszczelki z kawałków, no to w naszym tym Bartesko były. Normalnie całe te gotowe, ten naokoło posklejane, a nie takie. Takie to ja w ciapku robiłem, bo ja nie mam narzędzi, żeby kleić. No. I nie było takich w ogóle, i porwane, no było nagrane, nie? Tak, zanim te mówię, bo powiedzą, że ja przy zdejmowaniu szyb porwałem. No ale tu z tymi kondonami i z tymi, tam te gumy, te pasy są do wywalenia? No nie idzie dziury, no to... O, mokre, mokre. U nas jak była nowa tapicerka zakładana, to było kolbową lutownicą. A tu jest sucho, zobacz, tutaj nie było deszczu. Ona nie jak stała deszczu? Na... A tam mówię. Stała pod dachem. No. Dzień chyba. To dobra. By było tyle, nie? Jo. I tu nikt nie ma bólu dupy, tylko ma być jakoś. Kto by świnie z wzrodami żar do pindla? No. Albo chleb z robakami. Tak samo. No co to jest? To żegnamy się. No. Tonarka, pa, pa. Michał, no. Boguś, smutku i Maciej i utrapieniu. O. No.